Dzień Kobiet idzie. Czas już przeto, jako że sprawę się docenia, raz zastanowić się nad kobietą. Po męsku, bez zastanowienia. Bo kobieta to problem. Lecz gdym do problemu podszedł raz bez uprzedzeń, wtedy nie wiem czemu. Problem zmierzył mnie wzrokiem. Niechętnie i srogo. I tyle wiem o problemie, że miał koński ogon. I jak tu znaleźć spokój, gdy po Polsce hasa tych problemów. Problemów wokół cała masa. Tę obojętnie mijasz obok. Do tamtej aż ci się oko lśni. Kobiety różnią się między sobą i to przeważnie pod względem płci. Ale nie tylko. Kto całość ogarnie, ujrzy różnolitość. Wybór jak w ciastkarni. Są babki miękkie, są babki twarde. Są babki z kremem. Elizabeth Arden. Są babki wierne na kruchym spodzie. Są babki starsze, za to na miodzie. Babki łagodne, czyli bez pianki. Są Katarzynki, są Stefanki. Są bezy, bez mężów. Oraz małżonki, czyli domowe Napoleonki. Wybaczcie mi tą alegorię, nie idzie o słodycz, ani o kalorie, ale o ten wachlarz, czyli o to zwłaszcza, że Dzień Kobiet niestety zbyt sprawę upraszcza. Bo jak jednocześnie dzielić mam sentyment na tak szeroki asortyment? I jak nie wzdragać się na myśl o wspólnym święcie żon i ciś? Porządny człowiek nawet nie śmie pomyśleć o nich równocześnie. Z tej przyczyny, gdy idzie o mnie, to od dziś Dzień Kobiet dzielę na godziny. Godzina żon, godzina ciś, godzina panien, godzina wdów. Godzina takich, że szkoda słów. Godzina matron, a dla matek godzina plus rodzinny dodatek. Godzina działaczek, godzina sąsiadek i pół godziny na wszelki wypadek.